Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Minius portalu PTFO.pl, a dzisiaj przyszedł czas na kolejny odcinek z cyklu Strzelnica. Jak zwykle omówimy sobie jedną z broni dostępną w Battlefieldzie 4, ale zanim do tego przejdziemy pokrótce, omówmy sobie panujące tutaj zasady. Otóż o temacie kolejnego odcinka decydujecie właśnie Wy. Zostawiacie swoje propozycje pod tym najbardziej aktualnym, a ja po mniej więcej tygodniu sprawdzam, który wygrał i będzie to ten, który uzyskał najwięcej polubień i to właśnie nim zajmuję się w odcinku bieżącym. Zgodnie z tymi zasadami zaglądamy sobie pod ostatni odcinek o L96A1, gdzie w łatwy sposób możemy odnaleźć zwycięzcę, czyli karabin szturmowy M416. Czy ta kultowa już broń dorastać będzie do miary swojej legendy? Przekonajmy się. Jak zwykle rozpoczynamy od statystyk, wspomagając się grafiką z portalu symfik.com i zaczynamy od szybkostrzelności. 750 kul na minutę nie jest wartością jakoś przesadnie wysoką. Przy takich 1000 kulach na minutę FAMASa to wygląda wręcz słabo, ale z drugiej strony nie jest to też wartość niska, kiedy wspomnimy sobie o takim Sarze 21, których tych kul wystrzeli jedynie 600 w tym czasie. Jeżeli chodzi o prędkość wylotową, no to niestety wygląda to już znacznie gorzej. 600 metrów na sekundę to jest jedna z najniższych prędkości wylotowych, jeżeli chodzi o broń tego kalibru, więc będziemy musieli o tym pamiętać, szczególnie podejmując walkę na średnich oraz średnio długich dystansach. Jeżeli chodzi o maksymalny zasięg, mamy tutaj 900 metrów, ale nie będzie to miało większego znaczenia, bo dobrze wiecie, że na takich dystansach na pewno walczyć nie będziemy. W następnej sekcji statystyk znajdujemy oczywiście wykres, który pokazuje nam model obrażeń tego karabinu, a jest on standardowy, czyli na dystansie do 8 metrów mamy 25, potem zaczyna on opadać do minimalnych 18 na każdym dystansie powyżej metrów 55. Tak jak dobrze wiemy, w najbliższym patchu to maksymalne 25 zostanie najprawdopodobniej obniżone do 24 i wtedy zrobi nam to ogromną różnicę, ale nie uprzedzajmy faktów, na razie zajmujemy się tym, co mamy, czyli dwa headshoty wystarczą nam do zabicia przeciwnika na dystansie najkrótszym, a na każdym bardziej odległym będzie to już przeważnie 4-5 kul. Czy jednak trafienie tych kilku kolejnych strzałów będzie łatwe? O tym przekonamy się, kiedy przejdziemy do działu opisującego model odrzutu, a na razie zatrzymajmy się na chwilę w tym, który opisuje pojemność magazynka oraz prędkości przeładowania. Otóż on jest standardowy, czyli mamy dostępnych 30 kul, razem z tą w komorze maksymalnie więc 31. Jeżeli chodzi o prędkości przeładowania natomiast, no to tutaj rewelacja, tak jak w przypadku wszystkich broni na tej platformie, mamy wartości, które wywołują uśmiech na twarzy każdego z graczy. Krótkie to jedynie 1,85 sekundy, a długie tylko 2,4. Zwróćcie uwagę na to, że długie przeładowanie jest krótsze niż krótkie, dziwnie to brzmi, ale tak jest w przypadku niektórych innych karabinów szturmowych. Tak więc daje nam to jasny sygnał, że raczej w każdej sytuacji będziemy gotowi do walki i o to nam właśnie chodzi. W tym momencie przejdźmy sobie do wspomnianego wcześniej działu z wartościami odrzutu, które prezentują się następująco. Jeżeli chodzi o horyzontalny, to w lewo mamy 0,1, a w prawo 0,3. Wartości bardzo fajne, niezbyt wysokie, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę 0,32 w odrzucie pionowym. To jest model, który mi odpowiada, zapewne pamiętają to ci z Was, którzy śledzą mój kanał nie od dzisiaj, ponieważ przy serii będzie on skierowywał lufę w jednym konkretnym kierunku, czyli w prawo góra, ponieważ odrzut w prawo oraz odrzut w górę mają wartości większe niż odrzut w lewo i dzięki temu będzie go łatwiej kontrolować. Jeżeli chodzi o odrzut dla pierwszego wystrzału, no to wartość jest średnia 2,2 i tak naprawdę to ona najbardziej będzie nam przeszkadzać w strzelaniu, szczególnie w przypadku tap fire czy też burst fire, kiedy będziemy chcieli walczyć na średnich, średnio długich dystansach. Panaceum na tą jedną z niewielu bolączek tego karabinu oczywiście postaramy się znaleźć w dziale z akcesoriami oraz dodatkami, a na koniec omówienia statystyk powiedzmy sobie jeszcze kilka słów na temat dokładności ognia w zależności od sposobu celowania oraz poruszania się. Jeżeli chodzi o ADS, to mamy tutaj 0,2, także jest całkiem nieźle. Oczywiście w sytuacji, kiedy się nie ruszamy, bo podczas strafowania będzie to już jedynka, tak więc postarajmy się pozostać nieruchomi, przynajmniej na ten moment, kiedy będziemy ciągnąć za spust.
Jeżeli chodzi o hipfire, czyli dokładność ognia niecelowanego, to tutaj wartości są standardowe, tak jak dla większości karabinów o tej konstrukcji, czyli gdy stoimy mamy 3, podczas poruszania się, strajfowania mamy 3,5 i taka sytuacja pewnie będzie bardziej częsta, bo z niego korzystamy wtedy, kiedy już jest dość krytycznie, kiedy przeciwnik jest naprawdę blisko i poza samą chęcią jego wyeliminowania także chcielibyśmy omijać jego kulę. Na tym omówienie statystyk sobie kończymy i przechodzimy do momentu, w którym omówimy sobie właśnie najlepsze dodatki oraz akcesoria, dzięki którym nasze M416 uczynimy jeszcze lepszy. Jak zwykle rozpoczynamy od optyki i tutaj niczym Was nie zaskoczę, wybierzcie sobie jeden z kolimatorów. Pomimo tego, że celownik mechaniczny wygląda bardzo fajnie i tak jak widzieliście na początku z nim sobie biegałem, zanim nie odblokowałem czegoś, co służyłoby mi lepiej, to jednak taki kojot czy też kobra na pewno będzie sprawdzał się lepiej, ponieważ łatwiej nam będzie śledzić cel, szczególnie jeżeli będzie on w ruchu oraz na troszkę dłuższych dystansach. Jeżeli chodzi o akcesoria, to tutaj temat jest dość skomplikowany. Z jednej strony moglibyśmy użyć laser, aby zwiększyć tą dokładność ognia niecelowanego, co bardzo nam się przyda, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę szybkostrzelność, 750 kul na minutę to nie jest wartość jakaś wyjątkowo dobra i przegrywać będziemy z większością PDW oraz niektórymi karabinami szturmowymi w bliskim kontakcie, tak więc te ułamki sekund, które zyskalibyśmy bez konieczności celowania, na pewno by nam się przydały. Jednak biorąc pod uwagę to, co wybiorę na lufę, ten laser nie będzie się sprawdzał w takim zestawieniu. Dlaczego? Wytłumaczę Wam później. Drugą moją opcją była latarka taktyczna. Z jednej strony sprawdza się ona w bliskim kontakcie, ponieważ rzeczywiście potrafi oślepić i rozproszyć wroga, ale z drugiej strony na dłuższych dystansach po prostu przyciągała kulę przeciwnika, zapraszając ich do strzelania i celowania w to miejsce, tak jakby krzycząc, tu jest moja głowa, strzelajcie śmiało. Ona działa mniej więcej na długich dystansach, tak jak właśnie luneta karabinu snajperskiego. Nie daje nam żadnej przewagi, a wręcz zdradza naszą pozycję. Tak więc z niej także postanowiłem zrezygnować i biegać bez żadnego akcesoria. Jeżeli chodzi o lufę, to tak jak mówiłem przy omawianiu odrzutu, nie mam większego problemu z jego rekompensowaniem, tak więc nie będę stosował żadnych dodatków, tym bardziej, że najlepiej grało mi się z tłumikiem. To jest taki karabin, który bardzo dobrze się sprawdza, ale nie wtedy, kiedy bezpośrednio wybiegamy na wroga, szczególnie takiego, który posiada karabin z lepszą szybkostrzelnością. Wtedy mało kiedy decydują umiejętności, a bardziej refleks i właśnie te ilość wyrzucanych kul na minutę przez daną broń. Tak więc sprawdzać on się będzie najlepiej w rękach gracza, który potrafi zastosować taktykę i potrafi ukryć swoją pozycję na minimapie, a temu właśnie tłumik służyć będzie najlepiej. Tak więc wspominałem wcześniej, że wytłumaczę, dlaczego laser się nie sprawdzał. No otóż właśnie dlatego, jeżeli mamy tłumik, to stosowanie lasera połowę przynajmniej, o ile nie większość tej przewagi, którą uzyskujemy dzięki temu, że jesteśmy niewidoczni na minimapie, oddamy poprzez to, że laser będzie zdradzał naszą pozycję. Tak więc w tym zestawie z tłumikiem bez żadnego akcesoria raczej bym M416 stosował. Jeżeli chodzi o element podwieszany, to tutaj mamy dwa wybory. Albo montujemy sobie chwyt krótki, dzięki któremu zwiększymy naszą szansę na trafienie z biodra, albo też chwyt pochylony i raczej ku niemu bym się skłaniał, ponieważ wtedy dokładność naszego burst fire oraz tap fire będzie znacznie lepszy, będziemy sobie ograniczać odrzut przy pierwszym wystrzale i dzięki temu zyskamy znacznie na celności na średnich oraz średnio długich dystansach, gdzie ten tłumik będzie nas ograniczał, także to będziemy sobie starać rekompensować. I w ten właśnie sposób, czyli kojot bez akcesoria, lufa z tłumikiem oraz element podwieszany, M416 sprawdzało mi się najlepiej, ale było to mocno związane z tym, jaki styl walki postanowiłem dla tego karabinu wybrać i teraz właśnie o tym sobie powiemy. Otóż biorąc pod uwagę statystyki i te omówienia, które mamy za sobą, widzimy, że jest to karabin pełen sprzeczności. Z jednej strony mamy średnią szybkostrzelność oraz nie najlepszą prędkość wylotową, z drugiej strony mamy rewelacyjne prędkości przeładowania, za czym podąża standardowy damage oraz standardowa wartość ognia celowanego oraz niecelowanego. I jak najlepiej takich broni używać? Otóż, tak jak już wcześniej wspomniałem, uważam, że dla takich karabinów, gdzie nie możemy znaleźć jednej cechy, która będzie go wybijać i którą moglibyśmy podśrubować tak, żeby wykorzystywać go najlepiej w tej sytuacji,
będziemy musieli dodać jak najwięcej od siebie, czyli ze swoich umiejętności zarówno strzelania, jak i grania taktycznego, aby uwidocznić tą jego uniwersalność. Tak więc tłumik sprawdza się tutaj najlepiej, szczególnie na mapach dominacji, gdzie walczymy raczej w bliskim kontakcie i te ułamki sekund, które zyskuje dzięki zaskoczeniu przeciwnika, naprawdę przekładają się na kolejne zdobyte fragi. Jeżeli gralibyśmy na mapach większych, takich conquestowych, no to oczywiście z tego tłumika moglibyśmy zrezygnować i założyć sobie wtedy kompensator albo hamulec wylotowy, jeżeli ktoś nie radzi sobie z odrzutem, lub też po prostu tłumik płomienia, aby nieco ukryć swoją pozycję, a nie zmniejszać dokładności ognia podczas strzelania seriami. Tak czy inaczej, M416 sprawdzi się naprawdę dobrze, o ile tylko będziemy pamiętać o jego drobnych ograniczeniach i, tak jak mówiłem, potrafili skorzystać z tego, co potrafi nam zaoferować, czyli rewelacyjnej prędkości przeładowania. Przeładowujemy praktycznie po każdej serii i nie boimy się tego, aby tę serię przeciągnąć, nawet jeżeli wystrzelamy się do zera. Spójrzmy prawdzie w oczy. 2,4 sekundy to nie jest czas, który nazwalibyśmy wiecznością w FPS-ie, szczególnie jeżeli poprzedzimy to serią 31 kul, która zdecydowanie może zniechęcić przeciwnika do nacierania na naszą pozycję. Tak więc podsumowując, karabin bardzo dobry, oczywiście nie w każdej sytuacji, bo nie ma broni super uniwersalnych, ale naprawdę bym go polecał nawet osobom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Battlefieldem. Przyszedł czas oczywiście na ocenę i w związku z tym, co powiedziałem, daje solidną 8. Nie mamy M16A3, mamy za to M416, które pewnie troszkę by mu ustępowało, ale może go godnie zastąpić i tym, którzy bardzo tęsknią za tym karabinem, polecam go serdecznie, ponieważ jest on chyba najbardziej zbliżony właśnie do tej broni. Okej, moi kochani. W ten sposób sobie kończymy kolejny odcinek. Oczywiście, jeżeli Wam się spodobał, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych. Nie zapomnijcie także zagłosować na swój typ do odcinka przyszłotygodniowego. A ja tymczasem odmeldowuję się, umówił do Was Miniu z PTFO.pl.